Nowa Rada Nadzorcza Leszczyńskiego Centrum Biznesu wybrała na stanowisko prezes spółki Marzenę Szymańską-Grzegorzek. Obecnie pełni ona funkcję zastępcy dyrektora w Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie. Nowe stanowisko ma objąć od 1 lipca. Spółka ma nową Radę Nadzorczą. Jej przewodniczącą wybrano dr Alicję Szczepińską, byłą prezes LCB, zastępcą Macieja Dziamskiego, sekretarza miasta Leszna, a sekretarzem Łukasza Kaszubę, radcę prawnego, rekomendowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową. W Radzie znalazł się także dr Przemysław Bartkiewicz, profesor Akademii Nauk Stosowanych, dyrektor Instytutu Gospodarki.